Grupa Azoty Police jako zakład wielkiej syntezy chemicznej w sposób szczególny podchodzi do kwestii bezpieczeństwa pracowników i instalacji przemysłowych, a także otoczenia. Na wypadek powstania awarii w spółce został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, określający zasady prowadzenia działań ratowniczych i informowania o zagrożeniu. Informowanie o zagrożeniu realizowane jest m.in. za pomocą ogólnozakładowego systemu alarmowania i ostrzegania. Aby w razie prawdziwej awarii system nie zawiódł, w każdą środę odbywa się jego kontrola, polegająca na nadawaniu próbnych alarmów i komunikatów przez dyspozytora zakładów lub dyżurnego punktu alarmowania Zakładowej Straży Pożarnej. Próby alarmów są w każdą środę miesiąca około godziny 16. I wówczas na każdej z syren alarmowych jest nadawany krótki, taki próbny sygnał alarmowy oraz nadawane są też krótkie komunikaty głosowe i odbywa się to w trybie cichym, czyli na obniżonym poziomie głośności tych syren. Natomiast w ostatnią środę miesiąca jest prowadzona tak zwana głośna próba. Podczas głośnych prób w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13 modulowany sygnał alarmowy uruchamiany jest na czas 1 minuty. To odróżnia go od właściwego sygnału alarmowego, który w przypadku rzeczywistego zdarzenia stwarzającego zagrożenie trwa 3 minuty. Uwaga, uwaga! Sprawdzanie systemu alarmowania i ostrzegania. Za chwilę zostanie ogłoszony próbny alarm. W pierwszej fazie ewentualnej awarii koordynatorem działań ratowniczych jest dyspozytor zakładów, który po otrzymaniu zgłoszenia o awarii organizuje działania ratownicze, uruchamia system alarmowania i ostrzegania oraz przekazuje informacje do odpowiednich służb. System alarmowania składa się z 7 syren i 2 central alarmowych. Centrale alarmowe są zlokalizowane, jedna tutaj w obiekcie Zakładowej Straży Pożarnej, druga u dyspozytora zakładów, także dzięki temu możliwe jest nadawanie alarmów czy też komunikatów niezależnie, tak, w sytuacji, kiedy z jakichś powodów nie można ogłosić alarmu z jednej lokalizacji, można to zrobić z drugiej. Tak zwana głośna próba systemu alarmowania, realizowana w ostatnią środę miesiąca o godzinie 13, kończy się komunikatami o odwołaniu alarmu nadawanymi po kolei na każdej z syren. Uwaga, uwaga, uwaga! Odwołuję ogłoszone alarmy. Podstawowym elementem strategii środowiskowej Grupy Azoty Police jest zasada ciągłego doskonalenia, polegająca na podejmowaniu systematycznych działań we wszystkich obszarach funkcjonowania. Zakład posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, służące zapobieganiu wystąpienia awarii oraz wykrywaniu i ograniczania jej skutków. Ponadto Grupa Azoty Police utrzymuje dobrze wyszkoloną Zakładową Straż Pożarną, zdolną do podjęcia skutecznych działań ratowniczych.